Okej, okay. Przed chwilą sobie zagraliśmy w taką nową grę od TMG, która się nazywa Harvest. To jest gra, która jest w świecie tej samej gry, to był Harbor. Szybki worker placement ze zmienionymi postaciami. Tutaj mamy sobie takie karty, na których możemy sobie... One są dwustronne, przychodzą z różnymi postaciami, mamy specjalne zdolności. W trakcie gry podamy swoje postaci na miejscach akcji, takie jak tutaj macie. Jak jest takie miejsce pojedyncze, wtedy można wziąć dwie akcje. Jeżeli jesteśmy tutaj w grupie, to wtedy tylko jedną akcję. Plus w każdej rundzie pojawiają się dodatkowe karty, które można się stawiać, też dodać inne akcje. Fajna jest system inicjatywy, bo zaczynamy sobie z jakąś tam kartą, mamy tutaj swoją kartę inicjatywy. Im niższa, tym lepsza, ale tym daje gorszy bonus na początek. I na początku rundy wymieniam sobie tę kartę na coś innego. Na przykład biorę sobie to. Teraz będę później, bo jestem numer 12, ale dostanę więcej wody i tak dalej. Staramy się tutaj siać i zbierać roślinki, które mają gwiazdki, dodać budynki, które mają gwiazdki, wykorzystując te specjalne zdolności, które dają na nasze postaci. No i to robi to najlepiej, wygrywa. Bardzo ciekawy pomysł, graliśmy 4 osoby, cała rozgrywka trwała. How long did we play? What? How long did we play? About 45 minutes. 45 minutes? Half an hour, 45 minutes with explanation. Yep. 30 minut, 45 minut z tłumaczeniem zasad. Really fine. What will be the MSRP for it? This is 40. $40, 40 dolarów, czyli około 150 zł. Będzie pewno premiering in Essen? Premiering at Essen and then available around the beginning of November. Okay, a więc premiera na Essen i później będzie jeszcze gdzieś w November. How did you like the game? It's awesome. Yeah, you had fun? Yeah, absolutely. How did you like the game? Yes. Cool. And he's not gonna tell because he's the publisher. All right, okay. Yes. Także wszystkim się podobało, mi też się podobało, polecam, fajna sprawa. Do zobaczenia.